Legnickie osiedle Piekary to istna blokowa dżungla. Nic więc dziwnego, że to właśnie tutaj postanowiła podobno zamieszkać kolorowa papuga, na której poszukiwania wybraliśmy się z kamerą. Papuga? Że podobno lata i pojawia się na drzewach. Nie widziałam. Nie widziałem. Nie. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. Wszystkich zajmuje szara rzeczywistość dnia codziennego. Czas zatem popytać dzieci z najbliższego przedszkola i okazuje się, że to strzał w dziesiątkę, bo tam znajdujemy pierwszego świadka. A powiedz mi, widziałaś tą papugę? Tak. Jak ona wygląda? Zielona, taka cała, zup ma, jadła coś. Słowa Oli potwierdza jej wychowawczyni. Papuga nie tylko od kilku miesięcy lata na wolności po piekarach, ale i regularnie odwiedza przedszkole. Codziennie siedzi na drzewku, skrzeczy ładnie, przychodzi, my ją dokarmiamy, więc je te wszystkie takie dostępne jedzenia kupowane w sklepie dla papug oraz mandarynki, pomarańcze, jabłuszko bardzo lubi. Dzieci nadały papudze również imię, staropolskie Franek, a dowodem jego istnienia są zdjęcia, z którymi udajemy się do legnickiej palmiarni, aby zidentyfikować ptaka. Podejrzewam, że jest to jedna z aleksandret, ponieważ patrząc na warunki, jakie panują właśnie jesienią, możemy zauważyć, że one łatwo się przystosowują. Co ciekawe, w Legnicy nie pierwszy raz egzotyczne zwierzę niespodziewanie pojawia się na wolności. Przed kilkoma laty szukano tutaj na przykład legwana, a z cyrku urwał się wielbłąd. Tymczasem legnicka palmiarnia zapowiada, że jeżeli Franek zostanie złapany, to chętnie zaoferuje mu schronienie między swoją roślinnością.